podpisanie kontraktu na dostawę technologii kwasu azotowego z firmą ThyssenKrupp. To bardzo ważny moment w historii naszej spółki, ponieważ jest to jedna z największych inwestycji nawozowych w ogóle w Polsce i w grupie Azoty Puławy. Kontrakt dotyczy dostawy technologii kwasu azotowego, który jest niezbędnym surowcem do produkcji azotanu amonu i innych nawozów saletrzanych. Kontrakt jest tak pomyślany, cały projekt jest pomyślany w ten sposób, żeby zakłady azotowe Puławy produkujące saletrę amonową, a posiadające 4 jednostki kwasu azotowego w tym momencie eksploatowane, dzięki budowie nowej instalacji kwasu azotowego będziemy mogli utrzymać ciągłość produkcji i ilość nawozów saletrzanych dla naszych odbiorców. Przyszłość spółki widzimy w świetlanych kolorach. Projekt, który realizujemy w tym momencie, a właściwie który zaczęliśmy realizować już jakiś czas temu, czyli granulacja mechaniczna saletry, w tym momencie instalacja kwasu azotowego, za chwilę instalacja neutralizacji i instalacje nowych nawozów saletrzanych, to na najbliższe kilka lat bardzo ważne projekty dla naszej spółki, zwiększające zdolności produkcyjne i jednocześnie asortyment naszych produktów, które będziemy dostarczali dla naszych klientów, czyli rolników, sadowników i ogrodników.